Sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Kamiński odwiedził strefę aktywności gospodarczej w Tarnowie. Podczas pobytu w naszym mieście minister pojawił się na terenie zakładów mechanicznych, gdzie powstaje hala produkcyjna i powierzchnie biurowe. Podczas spotkania rozmawiano o nowych miejscach pracy, które powstaną w mieście i tworzeniu przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców. To, co widzę, to nie waham się użyć tego słowa wzorcowe zaangażowanie samorządu w budowanie miejsc pracy, które jest tak ważne dla Polaków, bo Polacy potrzebują nowych miejsc pracy i to, co robi tarnowski samorząd, oczywiście, czyli to, co robi tarnowski prezydent, to jest, powtórzę to jeszcze raz, wzorcowe zaangażowanie władz samorządowych w to, by tworzyć warunki dla polskiego biznesu, by Polacy mieli pracę, by Polacy mogli więcej zarabiać, by Polacy mogli wykorzystywać potencjał, jaki drzemie w naszym narodzie. Jestem regularnie na tej budowie i zapraszam zarówno ministrów, jak i polityków, osoby zajmujące się rozwojem gospodarki, ale również przedsiębiorców, bo to jest miejsce dla nich, to jest miejsce dla tych przedsiębiorców, którzy być może już rozpoczęli swoją działalność gospodarczą gdzieś w garażu, wynajmując jakieś pomieszczenia i chcieliby się rozwijać, a nie mają jeszcze dostatecznie dużo kapitału, aby zbudować swoją halę produkcyjną. Cały czas staramy się promować miasto, żeby zaprezentować nasze osiągnięcia w dziedzinie rozwoju gospodarczego. No, to jest jak gdyby kluczowym w tej chwili kierunkiem rozwoju miasta, bo nie jest żadną tajemnicą, że z ust nie schodzi wszystkim politykom zwiększanie ilości miejsc pracy. Powinno nas tylko mobilizować do tego, żeby próbować ten biznes ściągać do Tarnowa. No i myślę, że takie przykłady jak SAK, który w tej chwili rozwija się bardzo dynamicznie, w perspektywie 2-3 lat pokaże naprawdę efekty. Mam nadzieję, że dzięki tym inwestycjom wróci świetność w to miejsce, świetność gospodarcza, świetność precyzji, wykonania i tych fachowców, którzy jeszcze wierzą w to, że Tarnów może być stolicą mechatroniki, może być stolicą precyzyjnego przemysłu. Dodajmy, że Michał Kamiński, sekretarz stanu w kancelarii premiera, odwiedził Tarnów na zaproszenie prezydenta Tarnowa Romana Ciepieli.